Projekt Strefa Malucha polega na montażu takich plenerowych przewijaków dla dzieci, połączonych z ławką, koszem na śmieci. To jest taką podstawową infrastrukturą dla każdego rodzica czy opiekuna małego dziecka. W ramach projektu chcemy też umiejscowić takie przewijaki w instytucjach publicznych, w Urzędzie Miasta, w halach sportowych i w CEK-u. Ile ich by było? To będzie 5 przewijaków w instytucjach publicznych i 4 takie przewijaki plenerowe. Ile to będzie kosztowało? Ponad 30 tysięcy, a może warto powiedzieć tylko 30 tysięcy. Skąd taki pomysł? Ja jako mama 2 dzieci sama zastanawiałam się, czego brakuje mi jako mamie w infrastrukturze miejskiej i właśnie pomyślałam o przewijakach, bo coraz częściej my jako rodzice nie korzystamy z wózków, nosimy dzieciaki w chustach, wozimy na rowerach i takiej właśnie infrastruktury bardzo nam potrzeba. Czy takie przewijaki gdzieś już w Polsce funkcjonują? Tak, w ramach budżetu obywatelskiego zostały zamontowane w kilku miastach, chyba najbliżej nas w Giżycku. I też po takich doniesieniach prasowych wiem, że ta inicjatywa jest tam bardzo dobrze odbierana i sprawdza się.